Gościniec. Gościniec. Zaczynamy program Gościniec Radia Września. Dzisiaj proszę Państwa o tym, co ciekawego będzie się działo w Woku w najbliższą niedzielę. To jest propozycja dla wszystkich, którzy chcą już teraz poczuć magię świąt, bo w niedzielę 18 grudnia odbędzie się koncert pod hasłem W cichą noc wielka radość. To jest koncert kolęd. A moimi Państwa gośćmi dzisiaj są wykonawcy i autorzy tego pomysłu. Zaczniemy od mojej lewej strony. Pan Rudolf Topolski, instrumenty klawiszowe. Dzień dobry. Dzień dobry. I jednocześnie tato Zosi Topolskiej, która będzie śpiewać. Dzień dobry, Zosiu. A proszę mikrofon sobie przysunąć, bo to tak samo... Dzień dobry. Dziękuję bardzo. Również będzie śpiewać w najbliższą niedzielę Joanna Kurosińska. Dzień dobry, Jasiu. Dzień dobry. Lena Szafraniak. Dzień dobry, Lena. Dzień dobry. I tato Leny Szymon Szafraniak, który jest jednocześnie opiekunem grupy, a także instruktorem Wrzesińskiego Studia Piosenki Przywok. Dzień dobry. Witam serdecznie. Proszę Państwa, skąd pomysł na taki koncert? Już przed wejściem na antenę rozmawialiśmy, że takie wydarzenie się odbyło, ale popsuł wszystko COVID. Znaczy kontynuację popsuł COVID. Tak, dokładnie. Bodajże 4 lata temu Wrzesiński Ośrodek Kultury zorganizował mi taką fajną imprezę jubileuszową, 15-lecie pracy z Wrzesińskim Studiem Piosenki. Zorganizowaliśmy właśnie taki koncert z dużą publicznością, on się fajnie przyjął, no i postanowiliśmy kontynuować takie grudniowe koncerty wigilijne. No jednakże COVID pokrzyżował nam te plany i rok temu nie zdążyliśmy nic zorganizować, 2 lata temu też mieliśmy temat pandemiczny. Na szczęście w tym roku udało się coś Mówiąc takiego... Mówiąc kolokwialnie, w tym roku sobie odbijecie. Dokładnie, tak. W tym roku udało się to zorganizować. No i czekamy z niecierpliwością na tą niedzielę 18. Niedziela 18 o godzinie 17. O godzinie 17, tak, Wrzesiński. To specjalnie tak ułożyliście, żeby się pomyliło na przykład gościom? 18 o 17, a nie 17 o 18? Nie, powiem tak, z natłoku imprez, które się odbywają teraz w Dom Kultury, bo to wszystko jest teraz takie chłonne imprez, chłonne spotkań muzycznych, był tylko ten jeden termin wolny i 18. Nie wybrzydzaliście. No i tak, i jasne, nie ma co się dziwić, że nie wybrzydzaliście. 2 lata bez takiego wydarzenia to może po prostu się chcieć tak najnormalniej w świecie coś zrobić. Dokładnie tak. Co w programie? Bo oczywiście będzie to koncert kolęd. Kto będzie śpiewać? Kto będzie śpiewać? No dziewczyny, które tutaj z nami są na pewno. No jest jeszcze grupa osób, które no, nie są tutaj w studio, a uczestniczą i chodzą na zajęcia. No zazwyczaj są to dzieci w wieku między 7 a 18 rokiem życia. No to porozmawiamy troszeczkę z wykonawczyniami tego najbliższego koncertu. Zosia, Joanna, Lena. Która tam się uśmiecha bardziej? Zosia. Zosia się nie uśmiecha, to Zosię spytamy. Zosia, od kiedy śpiewasz? Lubisz śpiewać? Tak. Lubisz, tak? A dlaczego lubisz śpiewać? Bo sprawia mi to radość. Tata potwierdza, Zosia śpiewa w domu? Tak, tak. Zosia bardzo chętnie śpiewa. Od kiedy zaczęła uczęszczać na zajęcia do Wrzesińskiego Studia Piosenki, bardzo chętnie ćwiczy. No i jest tutaj pod okiem pana instruktora Szafraniaka, pod dobrą opieką. Ćwiczy emisję głosu, ćwiczy dykcję. Sama sobie wyszykuje piosenki. To jest bardzo ważne, bo to się później, no, nie musimy zostać ze śpiewaniem, ale tak, nabieramy takiej pewności siebie, ładnego mówienia też, co przydaje się w życiu. Oddechu i tak dalej, tak te wszystkie rzeczy, które mogą się przydać, tak jak pan powiedział, niekoniecznie musi być piosenkarką. Ale może. Ale życzymy ci takiej kariery. Jeśli sprawia tobie to frajdę, to życzę ci, żebyś mogła tę frajdę kontynuować do samego końca. A proszę mi powiedzieć jeszcze, panie Rudolfie, czy to, że córka gdzieś tam poszła w stronę śpiewu, to dlatego, że tata gra i cały czas jest muzyka w domu? Muszę powiedzieć, że wszystkie moje dzieci mają talent muzyczny. Nie wszystkie ten talent chcą rozwijać. Ja tutaj nie staram się ich do niczego zmuszać. Raczej staram się pokazywać, jakie są możliwości. Te możliwości są dużo większe, jak patrzę dla nich teraz, niż jak ja byłem w ich wieku. Ja mieszkam w mojej miejscowości i tam nie było ani studia piosenki, ani nawet szkoły muzycznej. W tej chwili no, dzieciaki tutaj mają no, duże możliwości, jeśli tylko chcą z nich skorzystać, a wiem, że córka talent ma. No tylko wystarczy szlifować. To jest ciężka praca, tak, która może czasami gdzieś tam no, nie pasować, szczególnie w tym wieku. Joasiu, dzień dobry, Joasiu, a ty też lubisz śpiewać? Jasia Kurosińska? Tak, lubię śpiewać. A od kiedy śpiewasz?
Jak byłam mała, to lubiłam śpiewać, ale zaczęłam chodzić do studia piosenki od pierwszej klasy. A teraz w której klasie jesteś? Czwartej. O, czyli już 3 lata chodzisz do studia piosenki. I czego się nauczyłaś podczas tych 3 lat? Jak wyglądają zajęcia w studiu piosenki we Wrześni? No, śpiewamy piosenki. A pan instruktor jakoś mówi, słuchaj, tutaj musisz tak oddech wziąć, tutaj nie, tak. Tutaj coś... Nie szkodzi, proszę się nie przejmować telefonem. Tak? Pomaga mi dobrze zaśpiewać. Mhm. A jakieś jeszcze wskazówki daje? Na przykład, nie wiem, każe wam pompki robić, żeby być ogólnie taką bardziej wysportowaną? Nie. Nie, nie każe wam robić. To dobry instruktor, skupia się tylko na śpiewaniu. Lena, potwierdzasz, że tata dobrze potrafi uczyć śpiewu? Tak. A ty od kiedy śpiewasz? Tata pokazuje, że rok. Tak. Ale rok w studiu piosenki, czy od roku gdzieś tam w domu, po kątach? Jak to jest, pani Szymonie? Moja córeczka uczestniczy w zajęciach u pani Izy Zaleskiej w chórze, bo to są zajęcia grupowe. Moje zajęcia są typowo indywidualne, tak? 45 minut, taka minutówka tak zwana lekcyjna. Głównie Lenka chodzi na te zajęcia do pani Izy, ale no, że wybitna ma... Wybitna wokalistka, że dodajmy. Ma talent, słuch muzyczny i poczucie rytmu, no to też ją tutaj wykorzystujemy do zaśpiewania tego koncertu. A to na pewno się przyda, bo skoro Lena ma doświadczenie w śpiewaniu chóralnym, a to będzie przecież właśnie śpiewanie wspólne, to nie będzie solo. Chyba, że będą jakieś... Będą solowe, tak, występy? Będą właściwie w 90% występy solowe tutaj dziewczyn. Ale mamy też niespodziankę, gdzie wszyscy razem na scenie wystąpią. Pięknie. Wróćmy jeszcze na chwileczkę do Leny. Lena, lubisz śpiewać? Tak, lubię. A co jest takiego w śpiewaniu fajnego? Jak śpiewasz w domu, to rodzice nie uciekają z pokoju? Nie. Nie? Nie. A masz rodzeństwo? Tak. Brata, siostrę? Brata. Brata. Brat czasami śpiewa z tobą? Tak. Tak? Tak. To rzadkość, bo najczęściej bracia uciekają wtedy, bo nie podoba im się wtedy śpiew. A co najbardziej lubisz śpiewać? Masz swoje ulubione utwory? Tak. Co to za utwór na przykład? Pamiętasz jakiś? Piosenki Sanach. No proszę, czyli nowoczesna muzyka pop. I śpiewasz to często w domu? Tak. A na zajęciach u pani Izy Zalewskiej też można śpiewać takie piosenki? Nie bardzo. Nie bardzo. Ale nie ma nic pani Iza przeciwko temu, jakbyś zaśpiewała? Nie. Dobrze, wróćmy proszę państwa do podsumowania tego naszego spotkania dzisiejszego. W najbliższą niedzielę o godzinie 17 w Woku. Wejściówki rozmawialiśmy już, że rozeszły się bądź rozchodzą jeszcze jak świeże bułeczki. Być może jeszcze jakieś są. Więc jeśli są, to gdzie można szukać? Szczerze powiedziawszy, to już chyba nie ma żadnych wejściówek. Załóżmy, że jednak gdzieś tam się pod okładką zeszytu zawieruszyła. To gdzie możemy wysłać na przykład naszego słuchacza, który bardzo by chciał? Szczerze powiem, nie ma takiej opcji. Ja już nie dysponuję żadną wejściówką. Wiem, że tutaj radio dostało pewne wejściówki. Być może jeszcze my mamy. Może proszę, gdzieś tak, tam w jakimś konkursie będzie taka do uzyskania, a ja ze swojej strony niestety z przykrością muszę powiedzieć, że no nie mam już nawet pół wejściówki, żeby to straszne, obdarować. To straszne, że tak szybko straszne, rozeszło. No, tak. No nasz dom kultury jest taki, a nie inny. No więcej nie upchniemy. Miejsc, tym bardziej, że to są miejsca siedzące. No nie ma miejsc. Ja troszeczkę tak z ironią, że to straszne, bo to chyba powinno być wręcz przeciwnie bardzo budujące dla wszelkich autorów, wszelkich wydarzeń. To, że tak szybko rozchodzą się bilety, nieważne czy płatne, czy bezpłatne, na dane wydarzenie. Widać, że chyba... Po pierwsze, chcemy, tak jak pan stwierdził na początku, po tym pandemicznym okresie, chcemy gdzieś wychodzić, ale z drugiej strony chcemy też takiej trochę magii świąt, takiego trochę poweselić się w życiu. Dokładnie tak. Troszeczkę się wyciszyć, uspokoić tego natłoku obowiązków pracy i tego wszystkiego. No, iść się ukulturalnić. Zapomnieć na chwilę o tych wszystkich problemach. Dokładnie. Bardzo poważne miny się zrobiły, ale dziewczyny się uśmiechają, czyli sprawia wam to radość. Jak za rok będzie takie kolejne wydarzenie, też będziecie śpiewać? Dziewczyny śpiewać. Nie słyszę. Nie, proszę wy, odpowiedzcie mi głośno. Tak, tak czy... No to tak, głośno! Tak, jeszcze raz, tak, wszyscy tak, na raz. Tak. To już część ekipy macie. Przypuszczam, że druga część, która nie zmieściła się w naszym studiu, też odpowie tak. Proszę państwa, zapraszamy serdecznie. Być może to się pojawiło też poza anteną, a zdradzę. A co? Być może, ja tutaj namawiam serdecznie gości, żeby pojawił się streaming live w mediach społecznościowych. Na razie nie wiadomo, ale kto wie. Pan Szymon się uśmiecha, więc bardzo możliwe.
w radiu takich, że tak powiem, min nie widać. No tego jeszcze dokładnie nie wiem. Postaram się to skonsultować z dyrekcją i z pracownikami Ośrodka Kultury. Może chłopaki pomogą w tym aspekcie streamingu, ale no nie obiecuję. Jasne, tutaj chodzi o to, żeby się po prostu udało, proszę Państwa, a tak czy siak namawiamy każdego do tego, żeby sobie pośpiewać po prostu kolędy. Wspólne śpiewanie. Jeszcze mam pytanie, czy można by było wspomnieć tutaj o naszych kolegach muzykach zespołu jeszcze. No oczywiście, którzy z nami wystąpią, bo my jesteśmy takim małym procencikiem, małą cząsteczką, którzy tutaj z nami zagrają, bo to też warto wspomnieć o tych paru nazwiskach. Proszę, proszę bardzo, proszę. Pozdrawiamy też resztę zespołu muzyków w składzie. Krzysztof Chmiel będzie grał na instrumentach perkusyjnych. Andrzej Kościelniak będzie nam towarzyszył na akordeonie. Rafał Kępiński, przeszkadzajki, też instrumenty perkusyjne. Bracia Harendarze, Mirek i Henryk, czyli gitara basowa i gitara elektryczna. No Rudolf, który tutaj ze mną jest. Instrumenty klawiszowe. Instrumenty klawiszowe, no ja instrumenty klawiszowe, fortepian. Pięknie. To chyba wszyscy. Bardzo Państwu dziękuję za to, że znaleźliście chwilę przy tych próbach, przy tym napiętym grafiku, żeby wpaść do radia i poopowiadać o koncercie kolęd, który w najbliższą niedzielę 18 o 17. Jeśli udało się Państwu zdobyć wejściówki, proszę się nie pomylić. A moimi i Państwa gośćmi, przypomnę teraz od drugiej strony, byli Szymon Szafraniak, który jest opiekunem grupy i instruktorem Wrzesińskiego Studia Piosenki przy Woku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Lena Szafraniak, córka pana Szymona i dziewczynka, która będzie śpiewać w najbliższą niedzielę. Dziękuję, Lena. Dziękuję. Joasia Kurosińska również będzie śpiewać razem z Lenką. Dziękuję, Jasiu. Dziękuję. Zosia Topolska także będzie śpiewać w niedzielę. Dziękuję. I Rudolf Topolski, instrumenty klawiszowe i prywatnie tato Zosi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Gościniec. Gościniec.